Trzy największe rapowe afery 2022 roku. Kanye West znienawidzony na całym świecie. Je odwalał dziwne rzeczy od wielu lat, ale niedawno przeszedł już sam siebie, gdzie podczas jednej ze swoich wypowiedzi nawiązał do II wojny światowej, a w zasadzie człowieka, który za nią odpowiadał, chyba nikomu go przedstawiać nie muszę. Obecnie przez ten i wiele innych incydentów, które wywołał Kanye, ludzie masowo się od niego odwracają. Zatrzymanie A$AP Rockiego. Raper z Nowego Jorku został oskarżony o dwa nielegalne występki, które tyczą się byłego członka A$AP Mob, Reliego. Miał oddać w jego stronę dwa strzały i został też oskarżony o napaść. Rocky nie przyznał się do winy i sprawa nadal się toczy i prawdopodobnie będzie tak jeszcze przez jakiś czas. Zatrzymanie YSL. W maju tego roku doszło chyba do najgłośniejszej rapowej afery, jeśli chodzi o cały 2022. W ramach tak zwanej ustawy RICO, mającej na celu zwalczanie przestępczości, zatrzymano Young Thuga, Gunna i 26 innych członków rapowej grupy YSL, która została potraktowana jako organizacja. Gunna wyszedł niedawno na wolność, ale Young Thug przez kolejne zeznania członków YSL może mieć konkretnie przewalone. I subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów.